Iga Świątek po emocjonującym pojedynku pokonała Sofię Kenin i awansowała do drugiej rundy Australian Open. Bardzo z tego powodu się cieszymy. Nie był to łatwy mecz, a o szczegółach za moment sobie opowiemy. Z tej strony Mateusz Stańczyk, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i na samym wstępie oczywiście ogromne podziękowania dla Was za wszelki feedback, jaki otrzymujemy z Waszej strony. Kto jeszcze nie zdążył zasubskrybować kanału Tennis by Dawid, to gorąco do tego zachęcamy. Jest ku temu teraz idealna okazja, żeby to zrobić. Zachęcamy też do łapek w górze, no i prosimy Was o komentowanie też tych wszelkich wydarzeń, jakie dzieją się w Melbourne. Po to jest sekcja komentarzy, żebyście mogli się tam udzielać. Także zachęcamy Was do tego bardzo gorąco i też standardowo na samym wstępie oferta od bookmachera Betclic, a więc partnera kanału Tennis by Dawid. Możecie sobie wykorzystać zakład bez ryzyka z kodem TBD i też przypominamy o wielkim atucie tego bookmachera, a mianowicie możecie sobie oglądać mecze tenisowe, czy to na stronie, czy w aplikacji za darmo i też przypominamy o tym, że wszelkie szczegóły znajdziecie sobie w opisie znajdującym się pod nagraniem. No dobrze, tym razem nie będzie takiego podsumowania, jak to miało miejsce w poprzednich dniach, gdzie było takie streszczenie rywalizacji na przestrzeni całego dnia. Tym razem skupię się bardziej przede wszystkim właśnie na meczu Igi Świątek z Sofią Kenin, tak żeby też osoby, które nie miały okazji oglądać pojedynku Polki z Amerykanką, miały taki pewien pogląd na te wydarzenia, które miały miejsce minionej nocy. Trzeba sobie powiedzieć wprost, że to był trudny, wymagający pojedynek i bardzo dobry test od razu otrzymała Iga Świątek na sam początek turnieju. Widać było, że Amerykanka wyszła na ten pojedynek bardzo zmotywowana, bardzo chciała pokazać swoje takie atuty, jakie posiadała. Grała odważnie, płaską piłką. Próbowała gdzieś wywierać presję na Idę Świątek, no ale zacznijmy sobie od samego początku. Pierwszy gem, widać było, że Iga dobrze weszła w ten mecz, wygrała swój gem serwisowy do zera, imponowały też prędkości, z jakimi Iga podawała piłkę. Potem drugi gem jest 30 do 15 dla Igi Świątek. Wydaje się, że może się uda wyjść na prowadzenie 2 do 0, ale szybko odpowiedziała Amerykanka, zrobiło się po 1. I potem przychodzi trzeci gem, w nim Iga też prowadzi 30 do 15, ale traci przewagę, Amerykanka świetnie returnuje i nagle dochodzi do breakpointa, nieoczekiwanie trochę, i Amerykanka od razu go wykorzystała. Wyszła Kenin na prowadzenie 2 do 1, a potem serwowała niemal jak w transie, posyła dwa asy serwisowe w kolejnym gemie i robi się 3 do 1. Robi się już troszkę nieciekawie. Dochodzi do piątego gema, wówczas też bardzo wyrównana rywalizacja przy serwisie Igi, jest stan równowagi. Na szczęście Iga zdobywa tego ważnego gema. Szósty gem. Tutaj dochodzi do pewnego przełomu. Wciąż wydaje się, że Amerykanka bardzo pewnie czuje się przy własnym podaniu. Prowadzi 40 do 15. Iga doprowadza jednak do stanu równowagi. W tym punkcie, który doprowadził do tego stanu, Iga zagrywa przy jednej z piłek w okolice linii. Kenin bardzo mocno jakby rozpamiętuje tę sytuację, nieco podważając chyba to, czy ta piłka wpadła w kort, no ale ta piłka wpadła, system nie wywołał autu, no i robi się równowaga. I co się dzieje? Nagle załamuje się serwis Sofii Kenin, którym tak imponowała gdzieś z początku spotkania, popełnia dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu i mamy stan 3 do 3. Potem Iga poszła za ciosem, wygrywa swój gem serwisowy, robi się 4 do 3 i wydaje się, że być może znowu Iga wyjdzie na taką, dostaje swoją szansę i wyjdzie na prowadzenie 5 do 3, jest breakpoint, ale nie udaje się go wykorzystać, gdzieś dobry serwis Amerykanki, nie udało się Idze zareturnować i ostatecznie Amerykanka ratuje tego gema, robi się po 4 i potem w kolejnym gemie
wywiera presję. Kenin, Iga też popełnia dość prosty błąd przy siatce, robi się breakpoint i dochodzi do kolejnego przełamania. 5-4 i serwis Amerykanki po zwycięstwo w secie. Wiele zawodniczek mogłoby już się gdzieś załamać taką sytuacją, utratą serwisu. Rywalka serwuje po zwycięstwo w secie. No ale z drugiej strony ta rywalka też odczuwa pewną presję, że no ma wielką szansę, żeby wygrać seta. Iga pokazała wielką klasę, zagrała świetny gem na returnie. Zbudowała sobie przewagę 40-0, robią się 3 breakpointy. Pierwsza szansa niewykorzystana. Chciała od razu Iga agresywnie zareturnować, ale przy drugiej szansie już udaje się doprowadzić do wyrównania. Jest po 5 i o wszystkim w pierwszym secie decyduje dopiero tiebreak. Tiebreak, który od początku układa się po myśli Igi Świątek. Najpierw jest prowadzenie 2-0, potem robi się 3-2. I od tego momentu punkty wędrują już tylko na konto Igi Świątek. Polka pokazała po prostu w kluczowym momencie seta, dlaczego jest liderką rankingu. Ta mistrzowska klasa po raz kolejny się objawiła w tych absolutnie newralgicznych chwilach i Iga Świątek wygrywa pierwszą partię 7-6-2 w tiebreaku. Początek drugiego seta, Amerykanka jakby po krótkiej przerwie trochę się zresetowała, zapomniała o tym, co się wydarzyło w końcówce, że no jednak Iga tam była górą i była szansa na 2-0 dla Kenin, ale świetnie Iga się wybroniła i jest 1-1, potem 2-2 i przychodzi ten moment, kiedy Iga wychodzi na prowadzenie z przełamaniem. Robi się 3-2. Potem Amerykanka jakby czuła, że to jest jeszcze ostatni moment, żeby zaczepić się na grę w tym meczu. Robią się 2 breakpointy, ale to, co zaimponowało w tym momencie, to świetny serwis Iki. On może na początku gema nie był jakiś wybitny i też w niektórych momentach spotkania nie do końca pomagał Idze. Brakowało takich łatwiejszych punktów, ale w tym newralgicznym momencie przy tych breakpointach Iga świetnie zaserwowała. 2 razy obroniła te breakpointy, a potem zakończyła jeszcze gema na swoje konto i wydaje się, że to był już taki decydujący cios wyprowadzony przez naszą reprezentantkę. 4-2 się zrobiło, potem Iga jeszcze przełamała po raz kolejny Sofię Kenin i zakończyła wszystko przy własnym podaniu. 7-6, 6-2, Iga Świątek wygrywa swoje spotkanie i jest awans do drugiej rundy. Wydaje się, że w tym meczu po prostu Idze zabrakło postawienia takiej kropki nad i, żeby wypracować sobie taką przewagę gdzieś właśnie 2 gemów, przełamanie z potwierdzeniem. Nastąpiło to dopiero w połowie drugiego seta. Bardzo mi to przypominało w pewnych aspektach to, co się działo wczoraj u Huberta Hurkacza z Omarem Jasiką. W tym znaczeniu, że po prostu jak Hubert wyszedł sobie na tą przewagę, wypracował sobie już to przełamanie w drugim secie, to potem trzeci set już poszedł bardzo korzystnie dla Polaka. A tutaj właśnie Idze też jakby brakowało, żeby tak gdzieś definitywnie podłamać Amerykankę, która okazywała już pewne oznaki frustracji w pierwszym secie, zwłaszcza gdy straciła tę przewagę, jaką posiadała, bo przecież było 3-1 dla Kenin i też miała 5-4 i serwowała po zwycięstwo w secie. Tam zabrakło takiego postawienia stempla, ale cieszy bardzo, że Iga przetrwała te trudne momenty i udało się zamknąć ten mecz w 2 setach. Także bardzo solidny test dla Igi i też trzeba oddać Amerykance, że grała naprawdę bardzo dobrze. Postawiła trudne warunki i to jest wartościowe zwycięstwo dla liderki rankingu WTA, które mocno ją wprowadziło w Australian Open. Także cieszymy się bardzo z powodu tego zwycięstwa. No i trzeba sobie powiedzieć wprost, że w drugiej rundzie też nie będzie lekko, bo tam będzie czekać kolejna Amerykanka. Tak się składa, że chwilę po tym, jak Iga awansowała do drugiej rundy, zakończył się też pojedynek potencjalnych rywalek. Danielle Collins rywalizowała z Angeliką Kerber. Pierwszy set
padł z korzyścią dla Amerykanki, w drugim Angie odrobiła straty, ale decydująca partia znowu była na korzyść Amerykanki i to Daniel Collins zagra w drugiej rundzie z Igą Świątek. Czy mamy powody do obaw przed tym spotkaniem? Na pewno trzeba podejść z respektem do Amerykanki, bo widzieliśmy też, jak Sofia Kenin potrafiła się spiąć na mecz z Igą Świątek, pokazać bardzo dobrą grę. Ja jestem też ciekaw, jak Collins podejdzie, jak będzie funkcjonować jej mental, czy nie będzie miała gdzieś z tyłu głowy te poprzednie pojedynki rozgrywane z Igą Świątek w zeszłym sezonie, czy właśnie będzie troszkę taka nowa karta u Amerykanki, będzie czuła, że nie ma nic do stracenia i będzie walczyć za wszelką cenę. Będzie to kolejny wymagający test. Trzeba się przyszykować na to, że Amerykanka może grać swoje, może trafiać tak, jak będzie tego pragnęła. Więc kolejne niełatwe starcie przed Igą Świątek, ale jeśli uda się przebrnąć Daniel Collins, to no Iga będzie bardzo mocno już zbudowana na dalszy ciąg tego turnieju, jestem tego przekonany i też ważne jest to, że Iga już zaliczyła ten pierwszy test, jest już okrzepnięta od pierwszego pojedynku w starciu z taką niewygodną przeciwniczką i tutaj z Daniel Collins myślę, że będzie gotowa też już. Iga no, zna bardzo dobrze, wie czego się spodziewać po Daniel Collins, a no, bardzo ważną kwestią będzie też to, jak Daniel Collins zareaguje na ten pojedynek z Igą. Czy nie będzie miała gdzieś czasem z tyłu głowy tej rywalizacji w ubiegłym sezonie, bo teoretycznie z Melbourne i meczem z Igi Świątek ma dobre skojarzenia, bo pokonała Polkę w półfinale Australian Open przed 2 laty, ale to jest no, zupełnie inne miejsce i zupełnie inna rywalizacja przed nami. Niemniej trzeba będzie uważać na Collins, bo potrafiła, mówiąc kolokwialnie, sypać winnerami w starciu z Angeliką Kerber, bodajże 46 uderzeń kończących na przestrzeni 3 setów zagranych przez Daniel Collins, ale Iga też tej statystyki w meczu z Sofią Kenin pod względem winnerów bardzo dobrze wyglądały, więc szykuje się bardzo ciekawy pojedynek i trzymamy kciuki, żeby Iga znowu była taka mocna mentalnie w tym starciu z Amerykanką, nawet jeśli będzie taki moment, że to Amerykanka będzie z przodu, to oby Iga potrafiła znowu odnaleźć no, ten swój mistrzowski styl i pokazać, dlaczego jest liderką rankingu WTA. Także Iga Świątek kontra Daniel Collins, ten pojedynek w czwartek. Wiemy też, że w czwartek zagra Hubert Hurkacz z Jakubem Mensikiem, a za to poznaliśmy też już plan gier na środę i tam będzie na korcie rywalizować Magdalena Fręch z Caroline Garcia. Będzie to trzecie spotkanie od godziny pierwszej. Po starciach Galan Baez i Kornijewa Haddad Maja. Także no, ciężko też przewidzieć dokładną godzinę rozpoczęcia tego pojedynku Magdaleny Fręch z Caroline Garcia, bo poprzedzające mecze równie dobrze mogą być toczone na dystansie odpowiednio 5 i 3 setów. Tak więc różnie może się potoczyć początek spotkania Magdaleny Fręch z Caroline Garcia. Mamy nadzieję, że za to Magda będzie w pełni gotowa, zregenerowana do tego wymagającego starcia z Francuską, ale dla Magdy przypominamy, że i tak to już jest życiowy występ podczas Australian Open, bo dotychczas nie była w stanie przejść pierwszej rundy, a tutaj pokonała Darię Saville po emocjonującej ponad 3-godzinnej batalii. A zatem to tyle, jeśli chodzi o takie podsumowanie spotkania Igi Świątek z Sofią Kenin i też taka drobna zapowiedź starcia z Daniel Collins. Jutro trzymamy kciuki za Magdalenę Fręch, a pojutrze za Igę Świątek i Huberta Hurkacza.
tak żebyśmy mieli jak najwięcej reprezentantów Polski w trzeciej rundzie singla. Nie zapominamy też o rywalizacji deblowej, która gdzieś toczy się w tle, te pojedynki też z udziałem naszych reprezentantów. Tak więc śledzimy cały czas Australian Open. Bardzo mi miło, że obejrzeliście ten materiał. Zachęcamy Was też do nadrobienia poprzednich odcinków, jakie pojawiają się na kanale Tennis by Dawid, bo tych materiałów jest sporo. Zachęcamy Was też do odwiedzenia social mediów czy Tennis by Dawid. Ja osobiście zapraszam na profil z kortu informacje tenisowe. Odwiedzajcie też stronę tennisbydawid.pl, bo tam analizy codziennie od Damiana Kusta trafiają. No i cóż, na sam koniec jeszcze standardowo oferta od bookmachera BetClick, partnera kanału Tennis by Dawid. Możecie sobie odebrać zakład bez ryzyka z kodem TBD. Przypominamy o atucie w postaci oglądania spotkań, między innymi Australian Open. Można to zrobić, wystarczy się zarejestrować z kodem TBD i też zachęcamy do tego, żeby zapoznać się ze szczegółami w opisie znajdującym się pod nagraniem. I też przypominamy Wam oczywiście o łapkach w górze. Kto jeszcze nie zasubskrybował kanału Tennis by Dawid, gorąco zachęcamy do tego, żeby to zrobić. No i komentujcie też to, co się dzieje w Melbourne. Dajcie znać, co sądzicie o pojedynku Iggy Świątek z Sofią Kenin i co czeka Igę w starciu z Danielle Collins. To tyle ode mnie. Na teraz kłaniam się nisko i do usłyszenia pewnie już jutro. To będzie już takie podsumowanie dnia, między innymi z meczem Magdaleny Fręch z Caroline Garcia. Także trzymajcie się i do usłyszenia już wkrótce.